Cześć, tutaj Szaj, witam Was w studiu Szaj Bajkowym. To jest ostatni odcinek z serii Bike Fit przed wyjazdem do Hiszpanii i przed moją nauką enduro, czyli będę siedział w zupełnie innej pozycji na rowerze. A to jest odpowiedź na pytanie jednego z patronów, to znaczy Daniel, kupiłem nowy rower, czy warto wydać pieniądze na Bike Fit? A odpowiedzi na to pytanie mam dwie. Pierwsza. Warto wydać pieniądze na Bike Fit, znacznie bardziej warto niż wymienić korbę z X-Teka na X-Tera. A drugie, absolutnie nie robiłbym tego zaraz po kupnie nowego roweru, a to z trzech przyczyn. Przyczyna pierwsza. Im więcej informacji zwrotnej już macie na temat waszej pozycji na rowerze i tego, jak się na nim czujecie, tym lepszą pracę będzie w stanie dla was wykonać bike fitter tak zwany, a być może zaoszczędzicie też na jednym dodatkowym bike fitcie, bo wykonujemy go nie raz, ale dwa razy, albo jeżeli pojechalibyście z nowym rowerem, być może nawet trzy razy, więc to jest ważne. Druga rzecz z tym związana. Będziecie czuli, jak rower się zachowuje. Może stwierdzicie, może właśnie kupiliście sobie dla początkujących rower triatlonowy i czujecie, że na zjazdach szaleństwo jakieś się dzieje z przednim kołem. Bikefitter będzie wiedział, aha, może dla was za dużo ciężaru na przednie koło. To jest jakaś informacja. No i trzecia sprawa. Coś wasze ciało, wasz organizm w tej pozycji będzie wam mówił. To znaczy, może pojawić się ból kolana. I jeżeli powiecie już osobie wykonującej bike fit, to jest ból kolana w okolicach rzepki, albo po stronie przyśrodkowej, albo w dole podkolanowym. Mówiliśmy o tym w bike fitie, pamiętacie przyczyny? Bike fitter będzie wiedział, co zrobić z pozycją, na co zwrócić szczególną uwagę. Może się okazać, że kupiliście sobie super full suspension cross country maszynę i po 10 minutach stromej wspinaczki plecy wam siadają. Ważna informacja dla bikefittera. Żadnej z tych informacji nie podalibyście bikefitterowi, gdybyście pojechali tam od razu z nowym rowerem. I to jest moja krótka odpowiedź na to pytanie, ale wydaje mi się, że bardzo istotna. Mam nadzieję, że pomogłem. Więc zapoznajcie się z rowerem. Kiedy pojechać na bikefit? Ja bym powiedział 10-20 poważnych jazd. Nie przejażdżek, ale poważnych jazd. Jeżeli macie się ścigać na maratonach, musicie w takim terenie przynajmniej godzinę spędzić, może więcej. Jeżeli macie zamiar jeździć 4 godziny na rowerze, warto przynajmniej 2 godziny z 10 razy na tym rowerze spędzić i będziecie wiedzieć, co się dzieje. To jest ważne. Będziecie wiedzieć, czy coś was uwiera w siodełku, czy może kąt siodełka by zmienić, a może siodełko by zmienić, bo na poprzednim siodełku było wam lepiej. Ważne, wszystkie te informacje są niezwykle istotne dla, uwaga, dobrego bikefittera. O tym porozmawiamy po moim powrocie z Hiszpanii. I tak to właśnie wygląda. A jeszcze jedna rzecz. Może się okazać, że kupiliście sobie nową szesówkę i FTP wam spadło. To znaczy, że nie jesteście w stanie produkować na nowej szesówce mocy w taki sposób jak na starej. I to będzie też ważna informacja. Tyle w tym odcinku. Hej, hej.